to więc byliśmy. Parszywa kompania. Znaleźliśmy się w rosyjskiej strefie, żeby pomóc amerykańskiej operacji wywiadowczej. Prosta misja wsparcia, tak nam powiedzieli. Ale w życiu nic nie jest proste. Prawda? Haggard, nie mogę uwierzyć, że prowadzisz nas przez kolejne pole minowe. Ależ z was ten pakiet. Ej, formują się tam na dole. Marlow, ile mamy czasu? 5 do przekazania. Nie ma sprawy. Będziemy tam za 3. Na GPS-ie ani śladu naszego klienta. Czy on na pewno tam jest, sierżancie? Da, o ile dowództwo nie wcisnęło nam jakichś starych danych. Na ile to możliwe? Nieważne. Już prawie jesteśmy. Szykować się. Ja pierdol. To była jakaś kurwa magia. Uratowałeś mi dupę. Nie zginiesz podczas mojej ostatniej misji. Marlow, idziesz na szpicy. Nasz klient będzie tam sam, jak się nie pospieszymy. Jazda. Wcześniej czy później będziemy musieli się zmierzyć z nimi. Wcześniej. No to wcześniej. Teraz. Dzień dobry, hej, 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 cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. To jest Battlefield Bad Company 2, jestem pan Stefanek. No i witamy w parszywej kompanii. Za chwileczkę nasz pierwszy test. Czy damy radę, czy podołamy temu niesamowicie ciężkiemu zadaniu? Chwila, chwila. Patrol. Dobra. Na mój znak. Walimy na jeden. Trzy. Dwa. Jeden. Trzy. Dwa. Jeden. Uciekaj, zdejmij. Cele wyeliminowane. Okej. Tak, na pewno sobie podniesiemy te wszystkie bronie. Strzelby też sobie podniesiemy. Jednakże strzelby wymienimy sobie z powrotem na... to jest AEK bodajże. Z tego co pamiętam. A nie, przepraszam, N94. Okej, okay, jeszcze chwilkę cutscenki. I trochę więcej luzu na granie. O cholera, to nasz agent. Archanioł, tu Bravo 2. Mam na celowniku pojazd z potencjalnym celem o dużym znaczeniu. Przyjąłem Bravo 2. Nie, nie, o cholera. Ty pieprzony. Archanioł, proszę o pozwolenie na eliminację celu. Sierżancie. Archanioł, cel jest w ruchu. Dowódca Bravo 2, wstrzymać ogień, wstrzymać ogień. Miałem go. Czemu puściliśmy skurwiela wolno? Nikogo nie zdejmiesz, póki ja ci nie pozwolę. Trochę kurwa przyhamuj. Twój czas jeszcze nadejdzie. Archanioł, cel zniknął. Pojazd nadal w zasięgu wzroku. Bravo 2, miasteczko jest nieprzyjazne. Zabezpieczcie pojazd. Tak jest, przyjąłem Archanioł. Bez odbioru. Słyszeliście. Ech, no tak. Dobra, sami to kurwa odkręcimy. Pierwszy raz. Pierwsze rozczarowanie. A to co? Co się stało się? Chyba coś się nie wczytało do końca tak jak powinno. Ojej. Po tylu latach jeszcze błędy. Wczoraj pobierałem kilkugigowego patcha. Ale to już nic nie dało. 3, 2, raz. Jeps. Nie zatrzymywać się. Uf. Jeszcze raz. Potrzebuję wsparcia. Dobra, dziękujemy. Wystrzelił flary. Spodziewajcie się posiłków. No, nie dziwię się, że wystrzelił flary. Właściwie wjechałem na ogródek z granatnika.
Trapmy się tu może na górę. Granatnik w ognie! Raz, poczuliśmy. O, jeszcze jeden! Czy on żyje dalej? Dobra, całkiem gładko poszło. Ktoś mi nawet tu drzwi zrobił. O, jest amunicja. Ilu ich tam jeszcze się? Oła. Nie zastanawiam się, czy pozbierać, tam jest ten karabin taki maszynowy. Ojej. Nie trafiłem. Szkoda. Coś jeszcze? Nic nie widzę na razie. Jest tam jeszcze jeden. Nie, dobra. Jeszcze! Ja pierdzielę. Macie ten granat. Chyba trafiłem do psa. Dobra, koniec. No nie wierzę, któryś tam jeszcze przeżył. Gdzie? Tam jest gdzieś. No parszywa kompanio, wykażcie się czymś. Cię. Naprawdę musiałem podejść do niego, żebyście... Jezus. No dobra. Jakieś boty w tej grze nigdy nie były specjalnie inteligentne. No dobra. Tu gdzieś było przejście. Nieważne, może jednak nie było przejścia. Dobra, stąd nic nie widzę. Idę na górne piętro. O! Strasznie mi się podobał feeling strzelania w tej grze. Jest jeden z przyjemniejszych. Jeb, tam z granatnika. Swoją drogą, bardzo dużo czasu spędziłem w Battlefieldzie. Zarówno w Bad Company, w Trójce. Czwórki już nie chciałem kupować, w ogóle mi się nie spodobała, nie przypadła mi do gustu. Jeżeli chodzi o Hardline'a, to grałem tam w betę. Ale też tak... Beta mi nie przypadła, w sumie pełna wersja też jakoś tak... A. Sierżancie, mam wezwać wsparcie lotnicze! Sam to zrobię. Archanio, tu Bravo 2, proszę. Natomiast do Bad Company 2 wracam regularnie co jakiś czas. Dobra, tu musimy sobie teraz zaczekać, żeby dostać okularki, w sensie... No, lornetki, matko, zapomniałem jak są lornetki. Musimy teraz namierzyć czołg. A, no spoko, ja się kryję. Jeszcze trochę trzymać głowy nisko i schodzić im z linii strzału. Przyjąłem, sierżancie. Ale za pół minuty nie będziecie już gdzie chować. To wykopiesz sobie dziurę w ziemi. Nie, aż musiał przerywać te dialogi, kurczę, bo one są naprawdę genialne. Fajna animacja wybuchu, szkoda, że... Kurczę, brakowało trochę płomieni.
Zawsze. No. Proszę ten tekst. Dziękujemy. O tak, to było piękne. Dobra, to chyba kontratak. Dobra, budyneczek się wali. W ogóle to była niesamowita rewelacja, jak Battlefield wchodził. To niszczenie tych... Tylko mi nie wsadźcie tego jeepa, please. Znaczy, Boże, kładę. No nie... A, dobra. Dobra. Wezmę sobie... chwilkę odpoczynku. Łoszyć. Tam jest jeszcze jeden. Zroszować go. Skąd on wiedział, że tam będę? Mamy haksy. To się nadaje na Overwatcha. Puf. Kurczę, nie... Dobra, coś sobie chyba nie trafiam tym... ...granatnikiem. Może się przerzucam bardziej konwencjonalny oręż. Dzięki za pozwolenie, sierżancie, naprawdę. Nie wpadłem na to. Te okienka są przezajebiste. Przez nie... My widzimy wszystko, natomiast wrogowie jest bardzo ciężko nas... trafić. Zajebiście, jeszcze nie. No dobra, to był słaby pomysł, akurat z tym budynkiem. Push it! Dobra, takie małe full auto sobie przyciągniemy. Tu zmieniłaj magazyn! Może weźmy ich z tyłu, to KM nam nie powinien wtedy zagrozić. No dokładnie. RPG zdjęte. Chemista zdjęty. No to co, raczej czysto, co nie, panowie? Śmigamy. Jep. Poleciał. Diesel! Nie no, te teksty naprawdę, jak gra wyszła i żeśmy sobie z kumplami w szkole posprawiali te Battlefieldy, to naprawdę teksty były na tyle kultowe, że powtarzaliśmy je wielokrotnie na przerwach. Zresztą do dzisiaj co po niektóre teksty są w użytku przez nas. Ojej, nie mogę się trafić tego ze strony kłada, no dziękuję. A trafiony! Dobra, poprosimy jakichś przeciwników. No... chyba nie trafiłem.
jedzie coś. Trafiona. Z pierwszym strzałem? Kurczę, prawie. Znów się zaczyna! Nadjeżdżają wodniki! A tak w ogóle to co jest w tej przeklętej ciężarówce? Gazu! Jasna cholera! Dostał, jeszcze raz. Jest, wysadzony. Się będzie jeden chyba z najbardziej popularnych tekstów z Battlefielda. Wypowiedziane je przez Cezarego Pazurę. O kurwa! Jazda, cholera! Utknęliśmy! Dalej, rusz się! O kurwa, 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 kurwa! Strzelaj! Okej. Hej, Dubku, jak jeszcze? Brawo 2, uważajcie. Zbliża się kilkudaknie wroga. Nie dosłyszałem, Archanioł! Co wroga? Ta kurwa, nie ma! No. No nie, 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 kurwa! Padłem. O Boże. A nie, lol. Padłem czy przeżyłem? Włączyła się już cutscenka. No nie wierzę. No nie wierzę. O Boże. Nie, to diesel. Nie dość, się skończyłem misję i umarłem. Co za kicha. No dobra. To myślę na speedupie. No dobra, jesteśmy z powrotem. Hej, Dubku, jak jeszcze? Brawo 2, uważajcie, zbliża się kilkudaknie wroga. Nie dosłyszałem, Archanioł, co wroga? A kurwa, nie ważne. Słuchaj, Hadar, dowieź nas do tego cholernego tunelu, tyle szybko. Dobra, to chyba nie ma sensu w niego strzelać. Zostawię sobie ten granat na tym momencie, kiedy on już tutaj będzie na samym środku. Nie no, kurwa, to chyba nie żart! Zestrzelcie ten śmigłowiec! Na przykład teraz. No i udało się, za drugim podejściem. Wszyscy cali? Ax? Tak. Sweetwater. O! Bardzo ciekawe. Ciekawe to jest to, że co się stało z tą pokrywką, czy tam denkiem, wieczkiem, czy whatever. Przykrywką. To atrapa, co znaleźliście. Atrapa, ser? Imitacja. To była próba na sucho. Próba czego, ser? Pracują nad jakąś bronią. To, co wiemy, wystraszyło nas jak jasna cholera. To, czego nie wiemy, przeraża nas dużo bardziej. Potrzebujemy informacji. I to na wczoraj. To będzie wasze... Tak. Dobra. Słuchajcie, muszę się tym zająć. Mam 9 oddziałów siedzących w gównie głęboko po samą szyję. Więc od tej pory pracujecie dla nas. Musicie być nie tylko najlepsi, ale niekonwencjonalni i niebezpieczni. Jeśli się dobrze sprawicie, wszyscy będziecie mogli wrócić do domu. Ser, co pan ma na myśli mówiąc do domu? Do domu w sensie do domu? Tak. Dacie radę? Damy radę, ser. Wracając do tego obiektu, mamy w Boliwii człowieka. Specjalista. Nazywa się Aguirre. Dacie mu to. A, no i witam w Wydziale Operacji Specjalnych. Co tu się stało?
Wygląda, że o emeryturze mogę zapomnieć. To się stało. Znowu. Wydział Operacji Specjalnych! To jest kurwa to! Boliwia. Okej. Do Boliwii udamy się następnym razem. Tymczasem dziękuję wam serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków z Battle Bad Company 2. Trzymajcie się, na razie!